A teraz patrz na to. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Kśpęk P7 był dostępny, był do zdobycia w playliście festiwalowej, jak i najdroższy samochód Mercedes-Benz 300 SLR, ale o nim sobie pogadamy następnym razem. I była dostępna też BMW E92 M3 GTS, która nie jest nowym samochodem w Forzie Horizon, bo była w Forzie Horizon 4. Dlatego Kśpęk P7 wydaje mi się ciekawszym samochodem do posiadania w Forzie niż BMW M3 GTS E92. Chociaż BMW jest oczywiście całkiem spoko. Dobra, więc przechodzimy do Kśpęga. Ja nie wiem, czy tak się czyta tą nazwę, czy to się czyta Kśpęk, nie mam pojęcia. Jest to pierwszy Kśpęk w Fordzie, moi drodzy. I w rzeczywistości jest to konkurencja dla Tesli Model S. Nie Tesli Model 3, nie jakiegoś tam innego elektryka, tylko tej najbardziej wypasionej Tesli Model S. I słuchajcie, ten samochód możecie sobie kupić z przednimi drzwiami otwieranymi do góry. Jakie drzwi są w Fordzie? A, w Fordzie są te dziadowskie. A, na. Spodziewałem się czegoś innego. Ulala. Dobra, a sprawdźmy sobie, co ma pod maską ten Kśpęk. Nie można maski chyba otworzyć. A czekaj, spróbuję wszystko. O, jednak można, przepraszam. I tu mamy tak zwany po angielsku się mówi frunk. Nie trunk, tylko frunk, czyli przedni bagażnik, który jest, no umówmy się, umowny, nic specjalnego. W środku ponoć nie ma żadnych przycisków fizycznych i no niestety, no jedynie na kierownicy coś tam jest, ale dla mnie to eliminuje samochód do jazdy kompletnie, bo muszą być przyciski fizyczne dla mnie. O, są przyciski fizyczne przy sterowaniu foteli. I tyle. O, bagażnik, kurde. Właśnie, daj spokój. W każdym razie samochód jest naszpikowany dosyć mocno elektroniką. I wiecie co, jak sobie zobaczyłem, że on pojawił się w Fordzie, to natychmiast wszedłem sobie do internetu i stwierdziłem, ja chcę mieć ten samochód i chciałem go sobie kupić. No i sobie tam złożyłem samochód taki, jak mi się podoba, ale szukam, gdzie jest cena i ceny nie ma nigdzie. Nigdzie nie można go kupić, znaczy nie można go w Polsce kupić. I ponoć można go kupić w Norwegii i tam za jakieś 360 tysięcy tych norweskich tamtych, nie wiem co oni tam mają. Co oni mają tam za walutę? No jakąś tam mają, no nie? W Polsce tego samochodu nie można kupić i szukałem odpowiedzi na to pytanie, dlaczego nie można tego w Polsce kupić, i przeszukując część internetu trafiłem w końcu na grupkę na Facebooku. Tam były też różne teorie odnośnie płaskiej ziemi, odnośnie królowej Elżbiety, że była jakąś jaszczurką i inne takie rzeczy, ale tam była właśnie odpowiedź na to pytanie i okazało się, że Kaczyński specjalnie zablokował możliwość sprzedaży tego auta w Polsce, bo boi się, że na wypadek konfliktu z Chinami wszystkie samochody pojadą na wiejską i eksplodują. Cholera, jest to najbardziej dziwnie brzmiący elektryk, jakiego słyszałem w Fordzie. Czekaj, a z zewnątrz? Oh my god, on wydaje dźwięki z głośnika, takie specjalne. I ten dźwięk taki syczący, ja myślę, że w rzeczywistości aż tak dobrze go nie słychać, tych silników. Nie tak donośnie, wydaje mi się. Chociaż no kurde, nie słyszałem Kśpęka na żywo, ale słyszałem Teslę. I na pewno tego nie słychać głośniej niż szum opon. Szum opon jest na pewno dużo bardziej słyszalny. 190 km na godzinę prędkość maksymalna jest zablokowana tutaj. A, no i nie powiedziałem wam, ile on by kosztował w Polsce. Taka całkowicie podstawowa wersja tego samochodu
w przeliczeniu z tych norweskich tam pieniędzy to by kosztowało 150 tysięcy złotych, czyli nie tak dużo jak za elektryka, który według Chińczyków może przejechać ponad 700 km na jednym ładowaniu, co jest dość imponującym wynikiem. Ale jest to samochód taki trochę AliExpress moim zdaniem, chociaż wykonany jest całkiem spoko i tak oglądając sobie kanał, mój taki jeden z ulubionych, który recenzuje te chińskie samochody, to powiem ci, że całkiem nieźle one wykonane są, no nie? Ale jakoś tak mam nieufność co do tych aut, wiecie? Chociaż chciałbym sam sobie pojechać do Chin i spróbować tej motoryzacji. Z tego co patrzyłem, to większość tych samochodów, czy to jakieś sportowe, czy to jakieś zwykłe do przemieszczania się, wszystkie mają silniki 1.5. Praktycznie wszystkie. Nie wiem od czego to zależy. To tak oglądam tego gościa, który to recenzuje, i praktycznie wszystkie mają te silniki 1.5. No oczywiście poza samochodami elektrycznymi, których jest niewiele poza tymi Xipengami. Chyba Xipeng ma ze 3 albo 4 modele. Ma SUV-a, jakiegoś crossovera, ma hatchback albo coś takiego, no i ma tego wypasionego, niby takiego sportowego gościa, który jest takim trochę... No jest oczywiście konkurencją dla Tesli Model S, ale przypomina mi trochę z tyłu Kia Stinger, ten tył taki opadający. Jest to oczywiście shooting brake, taki typ tyłu, bo po prostu tak wygląda, nie? Z przodu mamy takie lampy przez cały ten tutaj przód, takie jakby LEDowe. No i generalnie samochód nie wygląda źle, ale wiesz co, jakoś tak nie mogę zaufać, no jakoś tak nieufny jestem. Jak myślicie? Co wy o tym myślicie? Ja wiem, że widzowie mojego kanału, elektryki to najgorsze co może być. Ale powiem wam, jakbyście raz sobie się przejechali jakimś takim mocniejszym pojazdem elektrycznym, nie mówię tu o hulajnodze, hulajnoga musiałaby być naprawdę zadychę, żeby oddać to przyspieszenie. Ale jakbyście weszli sobie nawet do jakiejś takiej mocniejszej hybrydy samochodu, czy do jakiegoś naprawdę fest mocnego pojazdu elektrycznego i poczulibyście na swojej dupie, jakie to jest przyspieszenie, jakie to jest takie twarde, fajne przyspieszenie, dobra. Poczucie twardego czegoś na swojej dupie to chyba nie jest zbyt dobre. Przejechać się takim pojazdem to jest coś fantastycznego i na pewno osoba, która raz się przejedzie samochodem elektrycznym i potem wsiądzie do spalinowego, już nie będzie tak samo na ten spalinowy patrzeć, no. Mówiąc tak bardzo, bardzo patologicznie, to powiem wam, że przyspieszenie w samochodzie elektrycznym jest takie jakby twarde, tak cię twardo wbija w ten fotel, a przyspieszenie w samochodzie spalinowym jest takie, jakbyś ten samochód ciągnął na sprężynie jakiejś, albo na jakiejś takiej gumowej linie, o, że dodajesz gazu i dopiero po jakimś czasie cię tak wbija, nie? Aż ten samochód wejdzie na jakieś tam obroty i wtedy zyskuje większą tą moc, a elektryczny to tak jakbyś stalowym prętem ciągnął, kurde, ten samochód i on tak dosłownie od razu przyspiesza, no. Takie twarde jest to przyspieszenie i tak wbija fotel. Tak dosyć specyficzny sposób. Także no, raz spróbujesz, już drugi raz nie będziesz chciał spalinowego, no. I tam to takie biadolenie, że tutaj ekologia, ekonomia, sromia. Ja mówię tutaj pod kątem doświadczeń z jazdy, no. Jeśli chodzi o przyspieszenia, to jest... O człowieku, kręgosłup idzie połamać. Tylko właśnie, co ten Xiapeng nam tutaj oferuje? Dobrze, że jest w Fordzie, bo Tesli nie ma i raczej nie będzie. Chociaż w Fordzie Horizon 4 miało nie być Toyoty Supry i w ogóle Toyoty, ale jakaś bliżej nieznana ilość pieniędzy sprawiła, że jednak się pojawiła. No i co my tutaj możemy z tym samochodem sobie zrobić? Chyba nie przysłaniam wam za bardzo kamerką, no nie? Tego obrazu. No oczywiście możemy sobie, może moglibyśmy zrobić do driftu nawet ten samochód. Nawet jako tako by mi pasował. Napęd mamy w standardzie na 4 buty. Także nie mamy tam trybu, żeby włączyć tryb driftowy, jak na przykład w Mustangu. Dobra, zobaczcie sobie na moment obrotowy. Więc... wow. Kurde. 600 koni mechanicznych, 982 Nm momentu maksymalnego momentu obrotowego.
I ten maksymalny moment obrotowy jest praktycznie totalnie odwrotnie jak w silnikach spalinowych. Dlatego myślę, że całkiem ciekawym rozwiązaniem do jazdy generalnie na co dzień są hybrydy. No bo silniki elektryczne mają wysoki moment obrotowy w tych początkowych partiach obrotu, no nie? I potem spada. I w tym samym momencie wzrasta moment obrotowy dla silników spalinowych. No bajka, nie? Fura gotowa. Zobaczcie sobie jak wygląda. Zrobiona na tuning, zrobiona na drift, tuning zrobiony na drift. Mamy tutaj prawilne malowanie. Już wam pokażę co zrobiłem z tuningiem, bo to jest bardzo ciekawe. Więc tak, tutaj oczywiście z tyłu duże ciśnienie dałem, ale ciekawa rzecz jest z ustawieniem biegów. Tutaj nie mamy biegów, mamy jedną przekładnię, jeden bieg i musiałem go ustawić tak, żeby jak najbardziej wykorzystać ten wysoki moment obrotowy w niskich partiach obrotów i żeby jak najwięcej mielić na tych niskich partiach obrotów, no bo tam mamy najwięcej mocy. To jest taka odwrócona turbo dziura, kurde, bo turbo dziurę mamy przy końcu obrotu. Kurczę, dziwne to jest, no ale tak jest. Tutaj dałem sobie negatyw, tutaj to, ta i dyferencjał, zobaczcie. To już znany każdemu trik, ustawiliśmy sobie balans na tył i przód się nie kręci jak dodajemy gazu. To znaczy kręci się, no bo kręcą się tylne koła, napędzają, ale przód nie robi nic, nie? I to jest bardzo potrzebne, żeby był napęd na tył, no bo w drifcie głupio się driftuje samochodami z napędem na 4 koła. Ktoś zaraz powie, a Lucek, ja driftuję, co ty gadasz, super się driftuje z napędem na 4 koła. Świetnie, dobrze dla ciebie, ziomek. A teraz patrz na to. I oczywiście mamy tutaj takie sztuczne sprzęgło, jeszcze nie wymyślili do samochodów elektrycznych sprzęgła, ale myślę, że to się niedługo wydarzy. Ja już wymyśliłem sprzęgło w Forcie Horizon, wziąłem sobie w ustawieniach, włączyłem z off na on i mam, i włączone mam sprzęgło w Forcie Horizon w samochodzie elektrycznym. Jak się teraz tym driftuje, pewnie się zastanawiacie. No, już się trochę nauczyłem samochodami elektrycznymi driftować w przypadku Mustanga tego driftowego i tu jest ciekawa sprawa, no bo tak, samochodami spalinowymi jak sobie driftujemy, no tam jedynka, dwójka, czwórka sobie latamy, na piątce to już mało kiedy się tam driftuje, zależy od tego jak sobie tam wyskalujesz tą skrzynię biegów, no nie? A tutaj tych biegów nie mamy i co robimy? Naszymi biegami jest tak naprawdę gaz, nie? Mamy ten potężny moment obrotowy i my sobie jakby te przełożenia regulujemy gazem. Gaz jest generalnie do dodawania przyspieszenia, ale możemy też... No szybciej jedziemy jak więcej gazu dodamy, o. Nie? Mielimy oczywiście, możemy dodać więcej gazu podczas mielenia, podczas driftu, ale łatwo jest wtedy obrócić, więc teraz tak naprawdę, o, zobaczcie, zwróćcie sobie uwagę tutaj. Tu mamy zieloną kreskę i jak jadę sobie tą kreską gdzieś do połowy maksymalnie, jak sobie driftuję. Po prostu nie można, tak jak w samochodzie spalinowym, dawać do końca tego gazu, nie? Podczas driftu. Oczywiście jak chcemy sobie wejść w drift i chcemy sobie za ten, to dodajemy więcej tego gazu, ale podczas driftu nie wolno tego cisnąć do końca, no bo wtedy koła zaczynają za szybko się kręcić i przez to, że mamy takie, wiesz, duże przełożenie, no nie? Koła się zaczynają za dużo kręcić, no i wtedy samochód co, albo spinuje, albo jedzie za szybko i wypadamy z zakrętu. Nie? Więc delikatnie z tym gazem puszczamy sobie, gdy robimy transfery, tak jak w samochodzie spalinowym. Tutaj mamy gładki zakręt, to wiadomo, więcej gazu. Da się to wyczuć, ale musimy pamiętać o tym, że gaz też pełni rolę takich jakby przełożeń wyższych, niższych, nie? Powiem, że driftuje się całkiem nieźle. Oczywiście na początku ciężko jest wyczuć, jak ktoś nigdy elektrykiem nie driftował. Ciężko jest wyczuć, jak się driftuje i o co tutaj chodzi, z jaką prędkością my jedziemy, w jakich obrotach samochód jest, no bo mamy tu 14 tysięcy obrotów, a nie na przykład 6.
sprzęgło oczywiście zaciągamy podczas gdy zaciągamy hamulec ręczny, hydrołapę. Byłem tutaj tak ciasno. O! Widzicie, zadałem za dużo gazu i mnie, czy tam, mocy i mnie obróciło. Tak, trzeba bardzo uważać, bo zwłaszcza przy tych niskich partiach obrotu. I tutaj są takie fajne zakręty do driftowania, żeby sobie sprawdzać furkę. Bardzo lubię to miasteczko tu, bo i są takie mocniejsze zakręty, są takie gładsze, są nawrotki gładziutkie, są nawrotki ciasne. Że się rozbije w końcu któryś samochód, ale w pewnym momencie brakowało mi prędkości, dałem gaz do końca i samochód jakoś nabrał ładnie pędu i udało się ten zakręt zrobić. A tutaj mam taki zawsze ultimate test dla samochodów driftowych, które robię do driftu. Będziemy jechać zaraz w tą stronę, ale tu jeszcze pojedziemy sobie do tego koła takiego ronda. O! Kurde! Co tu taki ruch się zrobi? Dookoła takiego ronda i tam jest dosyć ciasno. Zobaczymy, czy uda mi się wejść. Czy wyczuję na tyle ten samochód, żeby tutaj... Łap! Nie no, kurde, jest klasa! Jest klasa, nie ma co. Ja myślę, że teraz w tym momencie Chińczyki sobie oglądają mój odcinek i sobie myślą, o kuźwa, my sobie go nagramy i dodamy taką funkcję do naszego autopilota. Pyk, i będziemy mieli autopilota wykśpęk P7. Włączamy sobie guzik i samochód driftuje tak jak Lucek w Forzie. Powiem ci, naprawdę, można się bardzo szybko przyzwyczaić, oczywiście odpowiedni tuning trzeba zrobić i w ogóle pamiętam takie komentarze, że ja robię w Fordzie tuningi tak, że samochody same driftują, jest bardzo prosto, jak ty możesz tak tuningować te samochody? Ja już odpowiadam, słuchaj. Musisz koniecznie napisać do Kena Bloka i powiedzieć mu, dlaczego ty driftujesz samochodem zrobionym do driftu. Powinieneś standardowym Fordem Focusem z salonu driftować, a nie jakieś tutaj hydrołapy, jakieś coś. Przecież to jest za prosto, no. Bierz samochód z salonu i driftuj. Co? Albo do, nie wiem, o, do Karoliny Pilarczyk. Proszę napisać wiadomość, dlaczego pani Karolino, pani driftuje zmodyfikowaną Silvią z silnikiem V8, a nie standardowym silnikiem, który jest montowany do tego samochodu. Słuchaj, jakieś zawieszenie, specjalne opony? Nie, no co ty? Zamiast paliwa jakieś tam inne doładowanie. Nie pamiętam, na jakim ona paliwie jeździ. Na etanolu chyba. Z jakiś rodzaj alkoholu, no nie? No jak? No na 95 się driftuje. Ewentualnie na gazie. Wiadomo, butla z tyłu. Zawsze trochę lepiej ta dupka lata. Czy nie? No już wytłumaczone. Także jakiś pęk. Ja myślę, że generalnie w drifcie chodzi o to, żeby robić show, robić taki pokaz, no nie? I jak odejmujemy z tego dźwięk, zostawiamy dym, to z tego pokazu no, dużo tracimy, prawda? W przypadku tego kśpęga tak jest, ale na przykład Mustang elektryczny wydaje z siebie takie specyficzne wycie z tych siedmiu chyba silników elektrycznych ma, nie? Ten driftowy taki. Wydaje z siebie takie specyficzne wycie, które już może się jakoś tam podobać.
czy jest to ciekawe, czy jest to lepsze od silników spalinowych i ich brzmienia? Na pewno nie, no bo do tego się przyzwyczailiśmy już od dziesięcioleci, prawda? I głupio nagle przyzwyczaić się do jakiegoś piszczenia samochodów elektrycznych. Zgadza się. Na pewno nie będzie to takie dla nas interesujące, ale z drugiej strony, gdyby istniały i jednocześnie rozwijały się napędy elektryczne z napędami spalinowymi, myślę, że to generalnie byłoby dobre dla środowiska, bo teraz już w telefonach byśmy mieli baterie, które trzymałyby cały rok, a nie na przykład dwa dni. A po drugie, byłaby bardziej zrównoważona wydajność energetyczna, no nie? Czyli na przykład mniejsze samochody tam miejskie już na pewno by były elektryczne, a jakieś tam ciężarowe byłyby na diesel, paliwo byłoby tańsze, może byłby jakiś tam problem z litem, z dostępnością, może by znaleziono jakieś zastępstwo dla litu. No jakby trzeba tak perspektywicznie trochę patrzeć, nie? Nie tylko, że o, ktoś tam napisał, że elektryki są ciulowe. Ja wam powiem tak, gdyby samochody elektryczne były dużo tańsze i dużo więcej osób miałoby do nich dostęp, to wszyscy nagle by pisali, samochody elektryczne są fantastyczne, najlepsze na świecie. Ale że Volkswagen Passat B5 FL jest w cenie koła do Tesli, no to samochody elektryczne jednak nie są takie fajne i jedne i są lepsze te spalinowe. O. Ej kurde, ten odcinek nie powinien nazywać się test Xipeng P7, tylko powinien się nazywać Teorie spiskowe by Lucek i grupy na Facebooku prowadzone przez matki i tego typu ludzi. Moi drodzy, dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Xpeng P7 do driftu zajebiozo. Chociaż zobaczcie, tutaj taki gładszy zakręt i już sobie chłop nie poradził, nie? Już zabrakło tej prędkości. Zabrakło może tej mocy w wyższych partiach obrotu. Powyżej 9000 już jest kaplica, ale właśnie fajnie jest, jak chcemy sobie zerwać, no nie? Także przy wyższych prędkościach myślę, że może być problem, żeby tym driftować, ale generalnie jest całkiem przyjemnie, no. Wiadomo, że spalinówką lepiej, ale da się, na siłę się da. Xpeng. Trzymajcie się, na razie, hejas.